Szymonko, widzowie, jesteśmy dzisiaj w Czerwonym Smoku. Bandzi skład z nami, czyli jest Bandura i Ginold. Co się dzisiaj będzie działo? Dlaczego wy dwójkę? Nie wiem, stary, to ty do nas zadzwonisz, kazałeś się tam przyjechać. Trujecie dupę. No dobra, inaczej. Zapasowali człowieku treningi. To nie ja dzwoniłem, to po pierwsze. Do mnie też zadzwonili. I myślę tak, a co wy we dwójkę? Oni wszystko we dwójkę robią. Wszędzie jesteście we dwójkę. Tak, no wiesz. No to skoro mam, wszystko robię we dwójkę, jest dzień zawodnikiem, tak może mieć osobę. Ale Patryk jest pierwszy raz na treningu. Jestem pierwszy raz na treningu, bo ja trenuję dzień indziej. Tak. Nie trenujemy razem w jednym klubie, tylko jest osobą. On trenuje z tatą i się pytam, czy też takie ćwiczenia robicie. Mówi, że nie. No bo ja mam problemy z szyją. A co powiedziałeś, jak przyszedłeś o tym, jak to wygląda? Ginold, jak... No wyglądają to tak. Spełniamy marzenia. Ale dokończ. Nie, bo to może się komuś przykro zrobić. No. Wiadomo, o co chodzi. Ocenzurowane, nieocenzurowane zapraszamy na bandzie. To co? Zaczynamy. Ja wracam na trening. Zabitku, ja idę oglądać. Dobra. Challenge, który świetnie znacie. Jeszcze raz. Co? No zajeb. Nie będzie to przyjemny challenge, czuję. To jeszcze nie. Jak... Słuchajcie, trzy ćwiczenia. Pierwsze to jest front. Frontem musisz mnie przepchnąć jak najdalej. Tylko nie uderzę, tylko przepchnij. No. Będę oceniał w skali od 1 do 5. Staję w jednej linii, specjalnie stopy razem. Ale nie kłamiesz, tylko mówisz szczerą. 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 Tak, ale podczas pierwszej serii byłem surowy, teraz jestem pobłażliwy bardzo. Dobra. I wale. Tak? 3,5 na 5. Dobra, okej. Okay. Teraz z pełnej epy. Albo sierp, hak, albo prof. Na pewno. No. O kurde. Ale wydaje mi się, że nie trafiłem. Palcami walnąłem. Ale jak ty palcami trafiłeś, ja dostaję piąteczkę ma. 5 plus 3,5. A 5 na 5? Tak. Teraz 30 sekund pracy luzu, ok? Luz. Luz, nie? Dawaj. Kurde, ale ty mocno bijesz, człowieku. Tutaj czułem mocno, nie? Ale opierdol dostaniesz, bo to miało być stówka i miało być na najcie, więc... A ja siłę wolę. Tak, więc 2,5 dostaję, ale siła jest, powiem ci. 5 plus 2,5 3. plus 3,5 to jest 11. 8,5. 11. 10,5. 11. Tak. Co, ciekawe, myślisz, że Bandura będzie lepszy, bo tu oglądał, nie? Na pewno, Patryk. Bardziej doświadczony, duży, silny, ale było fajnie. Dobrze, zobaczymy w jakiej formie Bandura teraz, bo tak. Już Ginold pokazał, tylko
przez tą chorobę podobno coś mówił. Delikatnie, no on był chory po prostu. Tak, a ty? Jestem nówka. Nówka, nie? Ja widzę, że to będzie rozpierdol. Nie mam czasu na chorobę. Okej. Co dzisiaj będziecie robić z tatą? Zrobimy sobie worki, tarcze, dynamikę, szybkość i troszkę z siłówki z Bartkiem. Pokończymy to interwałami na airbike'u, więc... Czyli taki jest... Jestem po sparingach, więc dzisiaj jest taki lżejszy trening. Jutro jest znowu sobotę, znowu spary, także... Będziemy rozmawiać, okay. Jak będzie we dwójkę, o wszystkim. Na okay. Razie się skupiam na samym treningu. No to co? No to co? To odpalamy, nie? A ty co? A co ja? Co? Uwam, przebieraj, człowieku. Co, jeżeli robaj... Jedziemy, ma... kurwa! Jedziemy! A ja nie mam przebieraj rzeczy. Się, dawaj! Tu zaraz ci pożyczyłem koszulkę. A, dobra. Da. A, dawaj. O, mobilność, zaczynamy od takich ruchomości. Tak jest. Po elegancji. Na boso. Można. Śmiało. Bartek doprowadził moje plecy do... Używalności. No, jednak streamowanie to nie jest łatwy orzek do zgryzienia. Hop. Dwa. Trzy. Druga strona. Hop. Raz. Dwa. Trzy. Jo, wracam się, hop! To mogę.
Teraz czas na bydlaka i prawdziwego zwierzaka. Dobrze, że ma duże, bo słuchajcie, Ginold w ogóle nie zauważył, miał bombki, dlatego mnie tak bolało. Ale tutaj jest siła sakramencka. Pierwsze ćwiczenie front, drugie spełnienie P3 na luzie, na dotyk 30 sekund. Dobra. Okay? Wszystko oceniam w skali 1 do 5. No dobra, to panie. Front, nie? Odbierz sobie w ogóle, zobacz sobie po ustu. Dobra. Widzę, że ta chora noga? No, to ja nie burzę się już. Tak, jak chorą kopiesz, to ciekawe, jak kopiesz zdrowo. Dobra, ładuj. Jestem leworęczny. Okej. Okay. Raz? Nie, ale jednak te bombki to jest zasadniczo. Nie, no zabierz. Poprawę jeszcze. To poprawisz? To poprawę. Ale było cztery. Cztery. Zostaje cztery. Ale czujesz, jakby był w bombce, to by miało osiem, nie? Szkoda rąk. Trzy, dwa, jeden, poszło. No dobra, było mocno. Widzę, że Ginold tam jedziesz, rozpierdol go. Myślę, że za to wlatuje trójeczka też, bo nie było tak mocno, pobłażliwie, ale czułem. Powiem wam, że zaczynaliśmy. Kiedy zaczynaliśmy? Słucham? Kiedy zaczynaliśmy? Pół roku. Nie, 5 miesięcy temu. 5 miesięcy temu. Ale z przerwami, bo wakacje i tak dalej. Byłem w takiej formie, że nie wierzyłem. Ja to siatę pytałem milion razy. Stary, obiecaj mi, że damy radę. Spokojnie, kurwa, spokojnie. Damy radę. I dajemy, więc. Ile to jest? 80 kilo. Ile razy? 3 razy, ale już chciałbym, żebyś opuścił dynamicznie do góry zatrzymaj. Co to jest za urządzenie tutaj? To jest urządzenie, które mierzy prędkość przemieszczania się sztangi w metrach na sekundę. Okay. I teraz jest to o tyle fajne, że ja mogę mierzyć tak jakby codzienną dyspozycyjność zawodnika, tak w skrócie mówiąc, tak? Czyli na przykład pierwszą jeżeli chcemy kształtować daną cechę motoryczną, to ja muszę się poruszać, znaczy on musi się poruszać w pewnych zakresach prędkości. No i na przykład w pierwszej serii widziałem, że jego prędkość przekracza na metr na sekundę, więc już dokładamy ciężar, bo chciałbym się poruszać pomiędzy 0,75 a metr na sekundę. Jest to bardzo fajny moment, gdy on jest na przykład zmęczony, a my chcemy zrobić wydajny trening, nie? No bo w tym momencie jego codzienny, maksymalne powtórzenie nie musi wynosić tak jak zazwyczaj 160, ale na przykład 140, bo dzień wcześniej załóżmy miał ciężkie sparingi, nie? Więc w tym momencie jesteśmy w stanie zrobić dobry, wydajny trening, a nie go przetrenowywać. Jest z nami Michał Rogoziński, witamy. Witam cię bardzo serdecznie. Jezu, jaki miło, jaki dyskomfort, jak ktoś na przykład przyjmuje tą pałeczkę. No jak ktoś przyjmuje pałeczkę, zawsze jest komfort. Bandura! Ginold, powiedzcie mi, jak to jest, bo pierwszy raz robimy dzień, gdzie jest dwóch bohaterów w jednym materiale. To zacznijmy od tego, jakby się poznaliście, bo wiem, że graliście w GTA. Tak. Co się śmiesz? Przyjechałem pociągiem, stary, do Los Santos. Byłem ojcem jego kolegi z klubu motocyklowego. Tak. A byliśmy gang motocyklowy. Ja odgrywaliśmy gang motocyklowy. To jest czwarta opcja, na końcu tam się tak, wybrał. I Patryk, żeby lepiej się wgrać w fabułę, którą prowadziliśmy, zaczął odgrywać ojca, zaginionego ojca jednego z członków naszego gangu motocyklowego. Tak. No i tak się zaczęło. Tak. David Butcher. No, ja się nazywałem David Butcher, czyli Dawid Rzeźnik, jak się nazywam normalnie. Tak. A to był Julio Mendoza. Julio Mendoza. Mendoza. Bo kiedy siedzieliśmy w Hiszpanii i śmialiśmy Bandura Mendoza. A gdzie w Hiszpanii siedzicie? W Marbella. Wiedziałem. Chcesz nic mówić, bo w tej Marbella dużo
Tomku siedzi. No, tam bym sam wymyślał nazwę. Tak jak Julio Mendoza. No i tak się poznaliśmy. Tak się poznali. I tak się pociągnęła cała historia. A wiesz, jak ja się z nim poznałem? Ja ostatnio na konferencji podchodzę do niego i mówię, kurwa, ktoś ci mówi, że przypominasz Kubańczyka, i on wtedy tak, kurwa, nie wytrzymia za no, ale to jest tak. Powiedz to, bo jak wy się poznaliście, to chyba trzy rzeczy się zgadzały w tym pies. Tak, z pierwszy raz się z Kubańczykiem spotkałem, to ja tak stoję i mówię, tak, nie wierzę, nie. Te same okulary, te same G-Shocki, te same psy, dziewczyny. Blondynki. Tak. I wtedy taki miałem gorszy okres w życiu i sobie tak stoję, patrzę na niego, mówię, wiesz, Gucci tu odjebane, mówię, kurwa, ten gość jest taką lepszą wersją, mówię, nie. Tak pomyślałeś? Ja od razu mówię, lepsza wersja, nie, mówię, skoro on, kurwa, wygląda tak samo jak ja, czy ja jak on, i on ma... Te Gucci. Czy, no ogólnie, wiesz, cały dobrobyt. Wyklastany, wiesz o co chodzi, dobrze wyglądał tu, ten, a ja taki kurwa z bębenkiem, pieniężków też nie było i tak w ogóle życiowo było bardzo źle, to wtedy miałem coś takiego, że mówię, kurwa, skoro on może i wygląda tak samo jak ja, to ja też mogę coś osiągnąć. No i fajnie, potoczyło się. Ja tak miałem z Parisem Platynowym. Ja go zobaczyłem łysy, ty, no mówię, no muszę. Nie miałem tak. Chciałem tak nawinąć do tego. Ale wiesz co ci powiem, jak tak rozmawiamy dzisiaj, to masz bardzo dużo dystansu do siebie, to jest fajne. Wielokrotnie wyleciał dzisiaj żart, którego nie powtórzymy, ale tak. To a propos Parisa, no jeżeli ktoś mu ciśnie, że ma klamkę, ja też mam na przykład duży nos, Kiza też ma duży nos, tylko iść w to, bo mam, no i... Tak jak gadaliśmy, trzeba to przeinaczyć na dobre rzeczy. Hmm? Zbudować za kola i bycie łysym albo brzydkim też sprzyja. W internecie, poważnie. No. My tak zawsze gadaliśmy. My tak zawsze gadały. To nawet mówił Pago i Paris, nie? Biliście się na ulicy, to na pewno. To ile z tych walk wygraliście? Kto się nie był na ulicy? Stary, szczerze, ja się rzadko biłem na ulicy. Serio. Ja byłem taki, że wiadomo, gdzieś tam nie liczę tych gimnazjalnych, ale gdzieś... No ja je liczę właśnie. No to nie, no to w podstawówkach gimnazjum to się non stop lałem. Ty przecież tam byłeś wirażką. Ja to miałem tak, że zawsze wyzywali mnie, że byłem gruby, gdzieś mnie szkalowali, byłem taki... Wiesz, a byłeś? Byłem gruby, byłem taki, wiesz, ale ja nigdy sobie nie dałem powiedzieć, nie? Mhm. Ja mówię, no nie, no, muszę dolać, nie? I zawsze, no naprawdę, gdzieś mnie prześladowali i tak dalej, to ojciec mówił, jak tam? Ja mówię, no, to wkurwia mnie ten. Mówi, no to jak cię wkurwia? Mówi, no to nie daj sobie, nie? Nigdy sobie nie dawałem, nawet jak się ze starszymi gdzieś biłem i tak dalej, ale nigdy nie byłem napastnikiem, nie? Nigdy, przysięgam ci, nawet jak pracowałem gdzieś na tych bramkach czy tak dalej, ja nigdy nie byłem napastnikiem, bo mi to jest niepotrzebne, żeby komuś, że ja nie potrzebuję się dowartościowywać tym, że ktoś dostanie ode mnie wiek. Mhm. Ja się tylko broniłem, serio, nie? Ja z dala od bujek jestem, nie? Zaraz wrócę do taty, bo muszę jedną rzecz powiedzieć, ale odpowiedz mi, Dino, jak u ciebie, bo wiem, że tam było w Krakowie coś na pasach. Nie, no my tam gadaliśmy chwilę na sali. Gadaliśmy chwilę na sali, nie było akcji 40, na 40. Aha, że leci? Nie, no ja podobnie jak Patryk, to Patryk mógł mieć troszeczkę więcej tych sytuacji, przystaje na bramki i tak dalej, ale ja też w ostateczności, jeżeli ja byłem zaczepiany, albo ludzie, z którymi wychodziłem, byli zaczepiani. Kumple, koleżanki, to wtedy ja, że tak powiem, wychodziłem naprzeciw wszystkiemu i wtedy jakby u mnie już ta gadka się kończyła i wtedy po prostu wjeżdżała siła. Ale mówię, ale nigdy nie byłem prowodyrem akcji. Tak jak tobie opowiadałem tą sytuację, której nie będę mówił przed kamerami, no to też było to w obronie, tak? Ty bardziej jesteś siłowy czy techniczny? Siłowy. Fizol to jest stary, on mnie złapał taki klamrę w clinch, jedną rękę miałem wyciągniętą, drugą miałem w środku. Nie mogłeś się ruszyć. Ja mówię, no tak, nie mogę wyjść. Ale tak, że nie mogę, że... No to jest mega fizol, nie? Jak się gdzieś turlaliśmy na imprezach... Obok Znela się turlaliśmy, byłem wykończony. Mówię, co za wykonie. Ale robiłeś kiedyś brazylijskie? No to liznąłem kiedyś. Ile razy byłeś na brazylijskim? Chodziłem z pół roku. A kiedy cię zobaczyłem w MMA, nie w Kaiden? Strzyjmy kotkę. Dobra, wrócę do taty, bo obiecałem, że wrócę. Mówi mi tak, Michał, weź sobie, się z nim pogadałem. Mówi tak, ja byłem przygotowany w okolicach pierwszej, drugiej w nocy, telefon, tato, przyjedź, bo tu jest problem. Bo znowu miałem solówę i znowu musiałem kogoś wyjaśnić. I tata był gotowy, że wiedział, że tej pierwszej jedzie, no i co jest?
Kto teraz? Kto tym razem? No nie no, zdarzyło się, że gdzieś tam za mało lata, jak miałem 16, te 17 lat, takie pierwsze wyjście do klubów, że skończyło się zamknięcie lokalu. Ale nie znam, co się działo, tylko po prostu lokal zamknięty. Zdarzało się, w ogóle mój ojciec taki, żebym zadzwonił o której godzinie, nieważne, której godzinie powiedział, pomóż? Jestem. W 3 minuty. A mój to. A ty sytuacja. A dzisiaj cały dzień. U mnie jest mega odwrotnie. Ja zawsze jak dzwoniłem, to on nie odbierał. I to nieważne, która była godzina. Nieważne. Ale jest szansa, że po walce się gdzieś dotrze do niego. Coś tam może. No teraz trochę lepiej, bo kiedyś to było gorzej, ale no. Nie, zazdroszczę. Tak jak byliśmy na treningu i oglądaliśmy, to zazdroszczę w tej relacji. Zazdroszczę. Tak mówiłeś, że ja mam inaczej. No ja miałem inaczej po prostu. U mnie nie było ojca w domu. Był za granicą. Znaczy nie, że był, że pracował. Po prostu nas zostawił. Tak to nazywajmy rzeczy po imieniu, dlatego zawsze wszystko mamy tutaj zawdzięczam. My się śmiejemy, bo mamy bekę z tego. Tak, znaczy ja podchodzę tego z dystansem, nie? Jak byłem trochę młodszy, to bym może trochę bardziej był przykro, a teraz to... Jeszcze mi się przypomniała akcja. Miałeś 6 lat. Czy to prawda, że ojciec ci podarował worek bokserski z flagą Stanów Zjednoczonych i zapraszał sąsiada, który był rok starszy. Tak, podział, no. I ty go na... I tu mieliśmy rękawice. Gdzieś mam zdjęcia moja mama. I normalnie były pozy bokserskie. Rękawice też ze Stanów. I żeśmy sobie, wiesz, nie że się bili, ale takie, wiesz, wygupy dziecinne. No i tak porównując dzisiaj, panowie, jak sobie oglądałem przygotowanie, trening, wiem, że Ginot jest po chorobie i dzisiaj tlenu brakło, ale głównie się skupiliście na clinchu, widziałem, żeby trochę tą wydolność chyba tak robić. Ale kurczę, technicznie, no to jest różnica między wami. No tutaj... Widać, że gość ociera się ten bok całe życie. Jest. No ja mówię, ja tak jak gadaliśmy, bardziej sporty drużynowe zawsze były. Koszykówka? Tak. Na jakiej pozycji? Skrzydłowy. Silny skrzydłowy. Czwórka. Typowa czwórka, ale też czasem na piątkę. Nie, się gadać. Pozycja, każda pozycja ma... I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, bez pięciu zawodników. I każdy zawodnik... Ale nie wiem, ma... Nie wiem. No, więc bardziej sporty drużynowe niż indywidualne. Ale co, mamy czas, tak? Kiedy Ginot do mnie podszedł na konferencji, tak? Nie, to była gala jakaś i my na drugi dzień, ja go spropsowałem za Jordana, nie? Bo tam pełno ciuchów zawsze... A ty byłeś w koszulce Luki Doncicia. A ty mówisz, ja widziałem cię w koszulce, tam się kumasz. No także wiedziałem, że złapiemy jakiś wspólny temat, jakaś iskierka będzie. Ale ja mówiłem Ginotowi, że to jest taki chuj zawzięty. Stary, jakich eventów my nie robimy między sobą? Nawet kurwa głupie kręgle, stary, to jest taki must win, że ja wiem, nie że... Umiem przegrywać. Nie umiem przegrywać. Rywalizujecie między sobą też tak, bardzo. Ja się chodzi jak nawet minigolfa. Ja jedziemy na minigolfa z dziewczynami. Ja muszę wygrać, bo ja nie mogę przegrać. I on musi. Ja wiem, nie wiesz. Że ten może brakować techniki, ale nie będzie mu brakowało serca. I tak było w koszykówce. Mentalu i wiem, że jak tam myślę, że będziemy się rozwijać w kierunku tych sztuk walki w związku z Fejmem, to ja wiem, że tu będzie grubo. Ale myślę, że ta wasza zdrowa rywalizacja, bo tak ją mogę nazwać, bardzo fajnie fituje z waszym kanałem, który możemy zobaczyć w YouTubie Bungie, bo wy tam na przykład i odcinek, gdzie jednak ten challenge ty prowadziłeś kolegę i na zmianę, to mi się podobało, bo to teraz kopnij mu loła, dzwoń na policję. Na przykład nie mamy, ty, a darcie się tam w ogóle, ty stop. Nie mamy się dojebać. Ale to jest, i to widać. A to jest zdrowo, nie? Tak. Nie, nie zazdrościmy niczego. No nie, nie ma. U nas właśnie nie ma żadnej rywalizacji. Nie ma, że ten ma to ten też to musi mieć. A mamy ze wszystkim idziemy równo. Tak. Czy to z Twitchem i teraz kanał mamy razem, więc jakby nawet Instagramy mamy takie same, więc nie ma tego. No praktycznie nie ma nigdzie różnicy, nie? A to bo teraz się zastanawiam, jak do tego doszło, że przeciwnikiem twoim jest Szymon, ale to wy mieliście spinę, a wy walczycie. Nie mieliśmy spinę, nie? Nie, no wiesz, ja sobie tak, wiesz, jak to streamujesz, musisz za mnie kogoś podczepić. Tak. Wiesz, żeby po prostu, ja nawet go nie znałem osobiście, podczepić, wiesz, skomentować. Takie zaczepki bardzo zapalne, nie? Ale bardziej ja i bardziej jak gdzieś pojawia się sytuacja, że był ten Fame, kurwa, mówię, z Szymonem mógłbym wyskoczyć. Nawet miałbym się o to zahaczyć, żeby to nie było się nuda.
ale finalnie został go... Może dlatego, że ty podświadomie gdzieś myślałeś o tych walkach, tak, bo a mi... ja wychodzę z takiego założenia, tak, jak ma być, to będzie. O, jak ja już zaczynałem trenować, ja zaczynałem trenować, nie mieliśmy jeszcze kontraktu, to ja już zaczynałem trenować, mówię, na pewno będzie... Tak, będzie... i on już ja on mentalnie się nastawiał, że ten, a ja jestem taki, że zawsze mu to powtarzam, że ja mam takie coś, jak ma być, to będzie, ja na siłę nic nie potrzebuję. Ty reagujesz na bieżąco, przyjdzie problem, to go rozwiązuje, tak. Na razie go nie ma, to nie myślę. Nie myślę o tym, czego nie ma, to fajne. Po co wróżyć z fusu. To fajne, no. Ale jeszcze może dużym wyzwaniem dla ciebie? Ten dwubój olimpijski, tak? Czy trójbój? Trójbój, tam ktoś mi to zdradził na jednym z wywiadów. Bo dwubój masz tak, rwania i podrzuty, a trójbój to masz tam chyba martwy, przysiad i ławka. I ławka. I on, tak, czy on może jest taki fizol? Tak, tak, ale wydaje mi się, że fizycznie tutaj warunki, no, ja mega przewaga. Nie, no fuj, ja jestem silny. Bez jakiegoś... I będę powiedz tak jak Putin, jestem najsilniejszy, jestem najsilniejszy. Ja jest, wiem, że jestem przygotowany teraz dobrze, a mimo to mnie bierze w klamę, ja się czuję jak taki kurwa orzeszek, mówię, ja pierdolę, nie ma szans. Mówisz, że parter robiłeś, a zapasy próbowałeś kiedyś? Za dzieciaka. Bo tata chodził chyba 5 lat. No ja chodziłem 2 lata też na dzieciaka. No dobra, mówimy o Szymolu. Ja patrzę, ostatnia konferencja, ogłoszenie przeciwnika Alanika. Sobie myślę, co jest, mówię, no to szukam o tobie informacji. No i podobno coś tam pięściarz, na bramkach stał. No zaczynasz z zawodnikiem, który naprawdę, to jest profesjonalny zawodnik, który występuje na galach freakowych. Ja wiem, że ludzie tam o nim, wiesz, jest beka ciśnięta i meme, no ale umówmy się... Znaczy z mentalu głównie, bo nie ma głowy. Tak, nie ma, o i to jest właśnie, i dlatego też dało mi ten spokój, daje mi taki w głowie, że wiem, że on nie ma psychy. Nie ma tej psychy, każdy to mówi. I mimo tego, że on przegrał ostatnie swoje walki, to zobacz, z kim on przegrał. Tak, i nie dał. Bez wchodzenia w dupę, on przegrał kurwa z... Denisem. Ze starym Denisem. No, z młodym. Z młodym. A to wiesz, to widać, że to są chłopy, co... Może to inne warunki w ogóle. No, to raz, a dwa, widać, że to nie są, wiesz, że chłopaki tutaj, wiesz, tylko widać, że tam jest cały czas trenowane i nie tylko. I rąbanka, i więc... Co by nie było, zdaję sobie sprawę, że to jest profesjonalista, ale chcę się sprawdzić. Ja tam rozmawiałem z Alenem i on nawet bardzo mi się to podobało, go spróbowałem, bo mało jest ludzi, którzy mówią szczerze. I podkuwam sobie teścia czasami. Mówimy, no, ja nie gadałem, ja mówię, że właśnie, że będzie cięższy teraz chce być, nie? Mhm. No, myślę, że nic sobie zmieni. A ty chyba tak masz ogólnie, że ty sobie tak lubisz poprzekę postawić. Tak, ja lubię. Na kolejne walki też tak jak gadasz i czasem między sobą tak dyskutujemy, to on ma także bardziej takie właśnie fajne wyzwania, nie? Ja ci powiem, jak ja bym miał walczyć z kimś słabym, naprawdę wiedziałbym, że no nie, no kurwa... Nie masz motywacji nawet. To nawet nie chodzi o to. To kurwa, no nie daj Boże, nie daj Boże. Mnie trafi, lucky punch, to sport. To bym sobie tego nie wybaczył. Tak, a wiem, że co by nie było, Alan jest profesjonalistą, który walczy we freakach. I nawet gdybym miał przegrać, chociaż nie biorę tego pod uwagę, to uważam, że na pierwszą walkę, debiut, gdzie ja od 3 lat żarłem pizzę, 3 lata ze swoim życiem nie robiłem nic. To mi wysyłał o 3 w nocy zdjęcia, jak na przykład siedział na stacji i były... Ja sobie rekordy robię, stary! Ja tak, najpierw jadłem 2 hot dogi. Tydzień później na 2 hot dogi z zapiekankę. Trzecia, czwarta w nocy. Wracał po graniu i wiesz, siedział na stoku. Na końcu zjadłem 2 zapiekanki, 3 hot dogi i jeszcze hot doga pod chatą, nie? Ty, a propos streamów, to miałeś chyba akcję z hejterem jakimś, kto skomentował, tak? Nie musisz mówić, jak nie chcesz. Nie miałem z hejterem, bo to był gość taki napięty z Poznania. Ale hejtował cię chyba. Nie wiem, wyzywał mnie, kurwa, wyzywał mnie w grze po nazwisku, podawał mój adres i tak dalej, ale już jest wszystko załatwione. A skorzystałeś z tego adresu, pojechałeś tam? Co, gdzie? Do kolegi. Nie, no, on mój podawał publicznie. A, on twój publicznie. Tak. A ty wstaliłeś jego? No, spotkaliśmy się, wyjaśniliśmy sobie to wszystko. To wszystko jest okej. Okay. Tak sobie przeskrojowałem komentarze pod odcinkami Bungee i powiem ci, że najczęściej padało pytanie, kiedy wykonacie ten skok. Nie wykonamy. Nigdy. Nigdy. Albo? Albo, tak jak gadaliśmy, że... Albo to będzie tak. Ostatni, powiedz, no. Że jak już będziemy wiedzieć, że to jest ostatni odcinek i już dalej nie będziemy tego pchali, bo nie będziemy mieli zajawki czy coś, nie chodzi tu o jakieś podzielenie się, to wtedy nagrywamy skok na Bungee i... No. Tak, ja tak lubię robić, ja tak zawsze mówię. On zbierał cel donate na swoim streamie,
skok na bandzi bez liny. Tak, żeby serio myślałem. Ja tak zawsze mówię. Ale no nie, właśnie o to chodzi. My się nazywamy bungee, ale tu nie chodzi o żadne bungee takie jak ludzie mają. Tylko to jest Bandura i Ginold. Bungee. To wszystko. Jakby ktoś nie wiedział. Wiesz od czego jest bungee? Bandura, Ginold, bungee. Tylko że brzydko to wyglądało po polsku. Ale czy bym tak skumał, nie? Jakbyś mi wytłumaczył. O to wymyślił, ja wiem. Ja to wymyśliłem. No, ja wiem. Oczywiste. Ale a to że, ja. Tylko że lepiej po angielsku to wygląda, jakby było po polsku. Bungee. Nie, to nie. A ludzie nam mówili, kurwa, ale nazwę wymyślicie bungee. Przecież jest milion na YouTube, taki kanał, co się nazywają bungee. Nie wybije wam się kanał. My się baliśmy, ja mówię, tak, pierwszy film pisałem no. Bungee, nie ma filmu, nie? To. Bo zanim załapał pewnie algorytm, to teraz łapie także ho. Wszystko łapie. Jak to jest z tym rugby? Bo powinno się mówić po rejonie rugby, nie rugby, nie? Ty grałeś ile lat w rugby? Kurde, po 10. A jak to jest, że miałeś też wymianę chyba z tatą, tak? Nie no, mój ojciec jest... On jest chyba mocny taki. On mnie prześladuje, słuchaj. Sorry. Ja trenowałem rugby, jeszcze z dobrym słowem znaczeniu. Ty byłeś w kadrze. Ja byłem w kadrze Polski i tak dalej. Ale działo się coś na tej kadrze? No, w sensie? No na kadrze coś było, nie? No dużo się działo w życiu. Okay. Nie no, byłem w reprezentacji Polski ogólnie. I jakby mój ojciec po pewnym czasie, jak już zaczynałem grać w seniorach, to on przyszedł i mówi, a też co pogram. I zaczął grać. I na początku ma z niego beka. Serio, wiesz, jak stary, że przyszedł stary, nie? I pograć w rugby. Na mega bekę mieliśmy z niego. A za końcu został kurwa jakimś prezesem. I prowadził cały klub. Po czym ja poszedłem na trenera personalnego, ja sobie zrobił trenera personalnego w tym samym klubie, zaczął ćwiczyć. Kurwa. Ale chyba obiecał ci, że już do MMA nie idzie. Nie no, powiedziałem, że nie ma opcji. Nie, bo mój ojciec miał garnie internet. Nie chciałbym takich mieć. Ale z takim padrem na przykład. Za... Nie ma opcji. Nie, bądźcie się, nie. Murajski versus Bandurski. Nigdy za żadne pieniądze, żeby dali mi bańkę, nie chcę. Jakby... Za bańkę? Ale zarobimy. Za bańkę? Ale przecież to tacie by dawali. Ale nawet jak dawno bym musiał powiedzieć o zgodę. No. Nie ma opcji. A zgodę musi nie, mieć. Ja chcę, żeby mój ojciec był znany z tego, że mnie wspiera, trenuje ze mną, a nie, że gdzieś we frikowych organizacjach gdzieś będzie się, wiesz, nie? To jest taki jeszcze, powiem wam, fun fact. Ich dzieli dokładnie 20 lat różnic, bo oni się urodzili 16 kwietnia obaj, tylko tak. Że ty... 9-3, a ojciec 7-3. No, ja chcę, żeby to była taka dobra, fajna, zdrowa relacja jak zawsze, a zresztą, no wiesz, jak to tam jest niektórych. Ej, patrz, on pije tą kroplówkę, że ma tak mało, zobacz. Emo. Ja mam całą. Ale tylko ty masz. A ja mam. Ja to dobra. Ale ja też właśnie tak popatrzyłem. Ja muszę raz zgiętą rękę chyba. Tak, bo nie leci. Albo ja się emocjonuję teraz uprostowałem. Dobra. Z mojej strony to wszystko panowie. Aha. Ty już tyle? Tak, ale chciałbym, żebyście mi powiedzieli inaczej, bo to też często zadaję to pytanie. Wymarzone skończenie tej walki, to... No to tutaj już nie grając pod kamery, lokot w pierwszej rundzie. Straszny lokot. Taki potężny, typu jak zrobił na wujaszku Fericze Szeliga. Tak, że jest że lecisz przodem na twarz. Odcina jest tak. Albo sztywniej. Nie, jak lecisz już frontalnie na maty, to jest najcięższy lokot. Bo do tyłu jeszcze. Ale przodem to... No to ja chcę ciężki lokot. Dobra. No ale ja sparuję naprawdę z mocnymi chłopami, co mają po 120-10 kilo i serio się bardzo mocno biją i mówią... A wiesz, wiem o kim mówisz, o kibicach Lecha. O kibicach, tak. Z kibicami też sparuję i mówią, że... A co się boisz powtórzyć Lecha? Nie boję. A, okej. Jestem z Poznania, stary, ja się nie boję, nie mam czego się bać. Ej, a tak patrzę, to będzie Patryk, masz czasami taki nawyk? Gantyki nerwowe. Masz, nie? No, ja mam tu... Ale to ci pasuje, bo to od razu, że ja idziemy. Ja robię, tak. A komunikujesz na przykład, idziemy, już. Jak coś robimy, to zaraz tak. Teraz ten. Ale chłopaki mówią, co mam naprawdę wielkie konie, że mam bardzo mocny ten cios, że sobie kurwa czują. No i chciałem tego Alana jednak posłać, no. Gdyby się obudził i powiedział, walczymy? Ogólnie! Jest już walka? A to jak ten Ghost, to jak jest to, kiedyś z UFC, jak potem są robione animacje. Tak, że leci, tak. Na przykład Ben Askren, nie? Duch jego, Ghost. Tak, no. To tak, to jest takie... Bo jak w niebie wpadają, też fajnie to wygląda. Zrobię wszystko, żeby tak było, żeby zapytał mi się,
Ej, czy już, kiedy po walce? Czy kiedy walczymy? Czy wychodzi? Okej, bo często tak jest, że ktoś nie wie. Bardzo dziękuję. Dzięki, stary. Ja też dziękuję. Dzięki. Bardzo mi miło. Nie wiem, czy dlatego tak się fajnie gadało, że jesteśmy podłączeni, czy... Po prostu może dobrego wajba. A my mamy dobrego wajba. Nie. Nawet jak rozmawialiśmy, jak Patryk miał trening, to fajnie się stało. Nie ma zajebistego gościa, który kochasz. Normalny gość. Bo ja to powiedziałem, nie, że się normalnie, dlatego się fajnie rozmawia. Ale normalnie chciałem zakończyć tak, że biorę to i idę w izdu, ale jakbym to zrobił, to mi się wyrwało z tego, więc nie ruszę tego. Cześć, dziękujemy. Cześć, dziękuję. To właśnie podpisuje pakt. Właśnie podpisuje pakt z diabłem. Wzięliśmy, jak jesteśmy bandzi, lubimy hardkorowe rzeczy. Tak jak u chudych byków, ja jadłem tego burgera. Tak, tutaj przyszliśmy do pastwiska. Jest kierownik. Jest tutaj kolega nasz, który będzie jadł jeszcze się burgera. Będzie testował burgerka. Jak zjesz całego, to dołączysz do bungee. Oświadczenie w przedmiocie świadomości zagrożeń. Dzięki, kurwa, uwielbiam was. Wiecie co? Najbardziej nienawidzę takich... Nigdy nie robię czegoś takiego. Kiedyś wziąłem testy, zjadł 5 milionów skobili, to smary mu leciały i żarł to. Ja mówię, no nigdy czegoś tego nie zrobię. A Trąba mnie wziął kiedyś w Krakowie taki challenge, tylko że niestety nie było już tych pikantnych. Więc... Tu jest, to następnie ja dostałem SMS-a ostatnio. Liczyłem, że ucieknę przed tym. Nie musisz zjeść całego, liczmy tak, nie zjesz całego. Może mu drugiego zamówcie, jakiegoś normalnego. Proszę uprzejmie, podpisałem się. Koniec. Nie będzie chciał nic zjeść. No. Karty losujecie po dwie każdy. No. I robicie challenge z nich lub odpowiadacie na pytania. Dobra. Dobra? No jasne. I proszę. Dwie. Dobra. I stop. Nie. Trzy wziąłeś. No to wybierz sobie. Masz tą? Którą? Dobra. I teraz tak. Jedna karta jest odsłaniana po kolei. Nie wiem, załóżmy. No, zaczynasz. Dawaj. Dobra? I czytasz na głos. Najdłużej ile się nie myłem? No. Kurczę, ostatnio miałem taki challenge, bo byłem przeziębiony i chyba... Ale czekaj. Najdłużej. Myślę z 4 dni, ale na chorobie. Słabo. Nie. Słabo? Tak. Da się lepiej? Serio? Oczywiście, myślę, że pobiłeś. No ale... No nie wiem, no takie 4 dni, no jak dawaj zrobimy na bungee. Kto dłużej się nie myje? Nie, stary. O, stary. Nie wiem, kto będzie operatorem, ale to... Nie no, ale... Nie no, a ty dobra, a ty? Ile ja się nie myłem? No. Myślę, że się nie myłem z 5 dni, 6 lat. Jak jesteś chory, to czekaj, po co się myć? No nie, no ja myślę, że 4 dni, żeby tutaj nie nadwyrażać. 4 dni były 4 dni, ja cię nie muszę odpowiadać właśnie, ale ja też tak. Dałoby się. Czyli 4. Ale nie treningowe dni, nie? 4 dni chorób. 4 dni chorobowe. Mamy się nie myć po treningu przez 4 dni, nie? Nie, no ja moje papcie bokserskie to jak jest fasada w nogę... Lepiej! Wyobraź... A skąd ty masz taki rozmiar stopy? 47. To ty i tak ja mam, nie? 7,5-8. A to nie jest niższy od ciebie, ma większą stopę. Ty ile masz? Ja mam 44. To jest pojebane, jak to się trzyma, stary. Ale co do tego, co ty powiedziałeś, wyobraź sobie ćwiczyć z kimś, kto 4 dni się nie mył. Ja chodziłem na matę i trener miał... BJJ. Ja robiłem w kimonach. 69. Słuchaj, w kimonach i trener miał taką... To kimono, czy jak to tam... Kimono. G. I chłopie, przysięgam ci, największa walka była... Żeby nie wymiotować. Z zapachem. Dobra, lecimy, dawaj. Dobra. Czytaj na głos. Najdziwniejsze miejsce, w którym uprawiałeś seks. Kurwa, czego ma takie fajne pytania? Tak ile dni się nie myłeś? Ty też na to odpowiadasz. To ja, to też powiem. Nie wiem, no auto. Auto? Ja pierdolę, jaki nudziarz. No nie wiem, no nie wiem. Uj, nudziarz. No on to dobra. Ja najdziwniejsze miejsce, w jakim uprawiałem seks, to był... Wiesz, jak są takie stoły ping-pongowe, ale z betonu? Tak. No, takie gdzieś na osiedlach gdzieś. Na osiedlach. No to na boisku, na orliku obok szkoły stał taki właśnie stół. Zafascynowany jebany ma. Stał taki stół. Ale dumny jest. On kocha na golasa biegać, chłopie. No, to znam też taką osobę. Chuj. No i na tym stole betonowym odbył się stosunek płciowy, bo także... Była piłeczka odbijana. Wracaliśmy. A jedzonko, już idziemy? Tak, no zaraz A ile idziemy. Miałeś lat wtedy? To było rok temu. Spoko. Jak rok temu? No rok temu gdzieś, no plus minus, rok maksymalnie dwa.
Nie! A długo jesteś ze swoją partnerką? 4 lata. Okej. Okay. A to nie było z partnerką. Pozdrawiam, Agatę. Cicho, kurde. Nie, mówiłem to milion razy na streamach, ale mówię. Będzie większy zasięg niż na streamach. Ale chuj. Tak, także takie. No auto to był standardik, nie? Kiedyś było tak, że jak się no, miało dziewczynę, a rodzice siedzieli w domu i ktoś już miał auto, to się brało. To inaczej, w jakim modelu samochodu najdziwniejszym to robiłeś? Maluch 126? Nie, no to ja miałem Opla Astra, dwójkę, trzydrzwiówkę. Okay. I jeszcze trzeba było składać siedzenia, żebym ja wszedł, bo ja mam prawie 2 metry. Żebyś wszedł. Tak, tak. Dobra, no przejdźmy dalej. Dobra, lecimy. Ja. Ilu sędziów punktuje pojedynek w Formule MMA na gali? No czekaj, ale wliczając z ringowym, nie, punktuje, to 3. Stolikowych jest 3 i jest ten jeden jeszcze w oktagonie. Nie mam pojęcia, 4. Nie, 3, bo nie jest 3. 3 i jeden główny w oktagonie. Si. Który może też... Ale ty się bierzesz w MMA, ty nie, więc może nie wiedzieć. Ale tak, tak. Sędziowie... Chociaż chyba... A to musiał się w K1... Sędziowie punktują, tak, tak, tak. Sędziowie punktują, ale w K1 nie też nie jest chyba 3 sędziów punktowych, nie, ale nie jestem przekonany. K1 czy... Nie, bo chyba też... Dobrze, nie poległo. Nie, bez kitu, bez 3. Ja... Dawaj, pokaż. Challenge. Zaśpiewaj fragment ulubionej, niewłasnej piosenki. O, fuck. Mergani, Mergani, jego mama Ani. Mergani, Mergani, jego mama Ani. O kurczę, to powiem ci, że ten... To jest akapella. Za kapella. Tak, i to jest też nagrana. To jest też nagrana kapella. Okej. Okay. Ale będziemy ci to musieli pokazać, bo... Ale rozumiem, że też zaprezentujesz swoje wokalne umiejętności. Łysy Dawid swej ma! Łysy Dawid swej ma! Łysy Dawid swej ma! Wytłumaczyłeś to. Ej, on jest swoim skrzydłowym, zauważyłem. On tak napędza, te odcinki są na przykład, on się bekę i ciśnie. Tak, tak, tak. On jest tak śmieszny, masz ten śmiech. On ogólnie jest w tym duecie zawsze w stanie zrobić nieco więcej, bo on nie ma zahamowań, nie? Ja widzę, ty mnie to mną steruj i ty nim sterujesz, ty skończyłeś, a on daje, a to może ci zrobię, ale, to jeszcze. Ale on jest taki, że on, no przecież bym powiedział, żeby się rozebrał na golasa w centrum, on by się rozebrał i wychodził, nie? Ja bym... No nie, no to bym zrobił. No to znaczy, zrobiliśmy. Ale nie wybrałeś się do rozsądku? Na poprzedniej gali, jak byliśmy w Łodzi, to byliśmy zjeść, co byliśmy w loży Szyderców, przyjechaliśmy dzień wcześniej, byliśmy zjeść normalnie, wszyscy trzeźwi, nikt nie pił żadnego alkoholu, ani nie było niczego innego dziwnego. No i moja dziewczyna wie, że ja tak, że tak powiem, lubię się tego zbierać. Podpuściła go! I mówi tak, no i auto było tak, no, ze 150 metrów. Stary Łódź, szeroka ulica, wiesz? Szeroka ulica, autobusy jeżdżą. No 22, no i co robisz? No i Agata mówi tak, ale nie rozbierzesz się teraz i nie pójdziesz do auta. Ja mówię, proszę cię, stary, nie. Ja mówię, jak nie? Ty proszę cię, nie. Jakby błagać współpracę, stary, to. Tak, tak, bach. A ja bach. Ja go gonię, kurwo, mówię, debilu. I gonił mnie. Ludzie. Proszę cię, mówię, bardziej projekty, mówię, ty mi się jeszcze, ja cię potrzebuję, mówię, ta, jeszcze, a teraz będziemy mieć bana za to, że lata trwają. Nie. No i co, ale jaki był, jak to się skończyło? No nie, dobrałem się. A tam dobiegłeś do autobusu, a tam ludzie byli? Znaczy nie do autobusu, do auta, ale tam mieliśmy zaparkowane auto, ale to była taka ulica, no... Autobus jechał, ale to nocny. Autobus jechał normalnie, wiesz. No nocne to. Ja sobie leciałem. Ale ja nie mam problemu, na przykład jak mieliśmy za dziewczynki jakieś tam anime się przebrać. Tak, no. To on był zmieszany, a ja mówię tak, wiem. On był zadowolony, jeszcze wtedy miał więcej na wadze, wiesz, wydziarany chłop w sukience, w jakichś rajstupkach, a ja mówię... A on nie, on tak! To mocny kontrast był. A lubisz się przebierać tak czasami? Lubisz przebieranki? Nie. Nie lubisz za pana policjanta dziś? Nie. Spał jakąś? Było w reklamie jakieś też. Okej, okay, i słuchajcie, nie chciałbym tego przedłużać, znaczy chciałbym to przedłużać, ale chyba musimy to zrobić. Nie obiecuję, że zjem burgera całego, ale postaram się. Masz spróbować. Tak. Spróbuj. Schapsnij nie sobie. Zjesz całego, od razu ci mówię. Ja wiem, że ja nie zjem nie całego. Nie ma opcji, że go zjesz. A jakby zjadł całego? Nie ma szans. Ale jakby zjadł całego, to mu dajemy... Nie masz, nie, no dobra. Nie, no dobra, co dajemy? Nie, bo ja nie wiem, ja mnie to zabije, stary, serio. Nie, to cię... To cię wzmocni. Tego nie mówmy, ale nie zjesz całego. Ale jakbym zjadł, to co się wydarzy? To stary, nie wiem, bierzemy cię do bungee, nie? Najgorsze świństwo, jakie można mi zrobić, to kazać zjeść coś ostrego, nie? Serio. W sensie tak ostrego, nie wiem ile to ma milionów, ile to ma milionów. O! A to co? Mleko. A, wiem, bo bym... Jak tego... A ja nie piję mleka w ogóle. A to cały karton? No, wypij jak chcesz. Zobaczymy. No dobra, słuchajcie.
stresuje się bardzo. Ale nie ma co pękać, nie to żarcie. Za sukces uznaję zjedzenie połowę tego burgera. To jest sukces dla mnie. To jesteś mega szefem. No. Nie rób tak, że gryziesz i czekasz. Bach, 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 bach i... Ale szef wyszedł popatrzeć nawet. Dobra, ja to muszę nagrać. To jest jedyny taki burger w Poznaniu, tu w Pasławisku. Nie dostaniecie... Tak. Nigdzie indziej go. Czyli też się umiesz poświęcić dla materiału. Smacznego. Uwaga. Jedziemy. No kurwa. Gryź, miel. Miel go. Miel, 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 miel. Miel, miel. Oj. Pomiel go. Poczuj go. Poczuj go. Poczuj go. Uuu. Odważny. No. O kurwa. Proszę mam upłyć. Gmiel, nie trzymaj tego. Ale połknij se. Teraz daj mu. Teraz daj mu. Daj mu się. No ty się. No kurwa, ty. Dobra, daj mi jakieś chusteczki, co? Nie, dawaj stary, daj, to nie da, nie da. Gdzie stoi pierwsza chwilka? Ale to piecze. No, kurwa. Ja tak samo zrobiłem. A! A sam? Jak jest? Czuję, jak mi napływa do oczu. Czuję, jak mnie napływa do... Dajcie mi tych serwetek, proszę. O kurde, ale mi z nosa leci. Uważaj, żeby sobie przez przypadek nie dotknął. Do palca, no. Oka nie zatrzyj. Ale to jest świństwo, nie? Nienawidzę was. Dobra, daj to mleko. Nie, jeszcze chwilę. Daj mu, daj mu. Nie, jeszcze chwilę. Ja potrzebuję. Znaj. Daj mu. Zaraz ci wyjebę. Chciałem to... No. Ja widzę mleka. Zaraz ci wyjebię. Czekałem na to. Nie wiedziałem, że to musi paść, nie? W ogóle już tego nie chcę. O kurwa, ale tu ty zaczynasz się dopiero. Dobra. Ja idę do kibla. Kukinka. To jest materiał. Jakaś premia musi być, stary, bo to... O! Trzeba wypukać to, nie? Tak. Ja pier... Chłopie... Aż bym sama psa wziął, ale... Ale? Ale nie muszę. Ale trzeba być pierdolniętym, żeby zjeść taką kanapkę, co? No. O kurwa, ale to pieczę teraz. Ręce się częsą, nie? O, dobra! Siadaj, kręć. Proszę bardzo. Jest z nami operator. Tylko ten. No, jakieś rączki, coś, wiecie. No poproś pana. Ja już idę po rękawiczki. Siadaj, kochany. No. No. Najlepsze jest to chodzenie i gadanie o tym w panice. Ja nie mogę się trzymać, bo mnie szczypie. Chcesz w ogóle wszystkich? Nie. I te szybkie odpowiedzi, to się nie pyta, tak nie. Dobra, Filu, bez ma, ale dwa gry, duże gryzy, jedziesz. Bo? Jesteś ziebnięty, kurwa, serio. Z sosikiem musi być. Dwa duże, tak? A ty lubisz ostre, tak? Mhm. To chyba przestaniesz po tym odcinku. Koza, dobra. Nic. Gryźń jeszcze, weź go za zba. Jeszcze chyba.
Ale czy dwa miały być, spokojnie. No i jak? Jestem podbudowany tutaj emocjami. No pali, no. No pali, ale... No to... A lubisz ostre? Mhm. Kotleta, tam jest więcej sosu. Kopie. Ja o! Ci... Zaczyna gryźć go! Zaczyna go gryźć! I widziałem tą minę! Oho! O tak, a mleko macie? Tu. Już to mięso i ugryź. Tak, tu może byś miał ze sosem, bo to same mięso nie. Nie, nie, ale ja czuję. O kurwa! Oj! Złapało go! Myczko, chcesz? Piątek, piątek, 5 zł jest twoje. Łyk. Daj mu nie sobie, nie patrz jak pan. Nie ma. Lubisz ostre? Drugi raz byś ugryzł? Jadłem to burrito w Warszawie, to co wy, i jestem jakby trochę odporniejszy na to, no, niż Michał, bo Michał w ogóle jakby nie jadł. A to burrito nie było mi ostre nawet. A siódemka? No powiedz, ja zjadłem tak. No. Prawie co ja zjadłem. On tam potem jadł, no. Ja potem dogryzę, my to potem żuliśmy sobie na czas. A to? Bardzo dziękujemy za ten piękny dzień, panowie. Ja to nie będę się już odzywał, bo nie mogę za bardzo. Ostro było, nie? Było. Ostro. A dziękujemy. Ale było ostro i miło. Ostro i miło. My się bardzo dobrze z wami bawiliśmy. Ostro i miło. Żeby żadne kontuzje was nie dotykały już do walki. Dobra, tylko to. Reszta sama się zrobi. Jak, Alena, rozjeżdżasz? Wjeżdżam, rozjeżdżam. Wjeżdżam, rozjeżdżam. Byle, żeby nie było kontuzji. Resztę zrobimy sami. Ty wiem, knockout w pierwszej rundzie. Ma wymarzone. Także. O, ja wchodzę i chlepię w matę. Front. Nie, no to było pojebane. Dobrze. Bardzo dziękujemy, że oglądaliście. Nara. 3, 2, 1. Pędzi.